Cześć, tu blog Ciekawych oraz Medyk. Dzisiaj kolejna recenzja. Tym razem recenzja gry Zero wydawnictwa Asynchron i znanego bardzo autora, co widać na pudełku. Gra niewielkich rozmiarów, jest to gra karciana dla 3 do 5 graczy na około 20 minut. Cóż takiego znajdujemy w pudełku? Otóż zawartość pudełka to instrukcja w 4 językach i zestaw kart, 56 kart. Karty mają różne kolory i różne cyfry. Mamy cyfry od 1 do 8 i 7 różnych kolorów. Jak w to się gra? Jakie są zasady? Opowiem za momencik. Tak wygląda rozgrywka. Każdy z graczy otrzymuje 9 kart. Na stole wykładamy odsłonięte 5 kart. Oczywiście talie są zakryte, każdy trzyma je w ręku i są tajne dla każdego gracza. I co możemy zrobić? Otóż w swojej turze możemy zrobić dwie rzeczy. Pierwsza podstawowa rzecz to wybrać jedną swoją kartę i wymienić z tą, która już znajduje się na stole. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to uderzenie pięścią w stół i przy pierwszym uderzeniu w stół nic się nie będzie działo. Natomiast jeśli ktoś po raz drugi, ktokolwiek z graczy po raz drugi uderzy w stół, gra będzie zbliżać się ku końcowi. Zrobimy jeszcze tylko jedną wymianę kart na stole i w tym momencie gra się kończy. To jest taki jeden z momentów, kiedy można skończyć grę przed czasem, natomiast tak naprawdę grę kończymy w momencie, kiedy którykolwiek z graczy uzbiera na swojej talii tak zwane zero absolutne. Taka talia musi wyglądać mniej więcej tak. Czym się charakteryzuje? Otóż musi posiadać 5 takich samych cyfr w takiej talii, w tym przypadku 5 szóstek oraz 5 kart z takim samym kolorem, w tym przypadku zielonym. W tym momencie taki gracz ma zero absolutne, ponieważ według reguł każda piątka takiego samego koloru lub piątka takich samych cyfr jest liczona jako zero, bo zbieramy w tym jak najmniej punktów w tej grze. W tym momencie, kiedy ktokolwiek z graczy, wymieniałem ci, uzyska taki lub podobny zestaw z takim układem zerem, podwójnym zerem jakby, w tym momencie gra kończy się z automatu i następuje podliczanie punktów. Podliczanie punktów wygląda następująco. Każdy z graczy bierze swoją talię. Jeśli posiada 5 kart o takim samym kolorze lub 5 kart o takich samych cyfrach lub więcej, może być ich również więcej, automatycznie odrzuca i nie dostaje za nie żadnych punktów kary. Pozostałe karty grupuje według ich wartości cyfrowej, czyli trójki w tym momencie zgrupowałyby się razem i siódemki również. I jakby poszczególne cyfry, które widnieją na jego ręce, nie tak złożone, w tym momencie dodajemy do siebie, czyli 1 dodać 3 jest 4, dodać 6 jest 10, dodać 5 15, dodać 7 22 punkty. I taki jest wynik gracza, tyle punktów karnych by otrzymał. Warto zwrócić uwagę w tym momencie, że gracz ten posiada 4 karty tego samego koloru, 4 karty szare. Tak naprawdę brakuje mu tylko jednej, aby odrzucić wszystkie 5 i stracić dużą część tych punktów ujemnych. No ale tak często w tej grze bywa, dlatego warto starać się na początku uzbierać 5 kart tego samego koloru. Kilka słów podsumowania. Gra Zero, tak jak mówi pudełko, jest dla 3 do 5 graczy, bez różnicy większej, na około 20 do 30 minut, w zależności od tych ilości graczy, bo wtedy zwiększa się ilość partii od 3 do 5. Jest to gra prosta, jest to gra łatwa do nauczenia się, idealnie nadająca się jako tak zwany wypełniać filerek między czymś większym, kiedy czekamy na kogoś. Jest to gra taka na wyciszenie, nie wzbudza jakichś nadmiernych emocji, aczkolwiek rozgrywka nie jest jakaś też smutna i monotonna. Trzeba czasami podjąć ryzykowne zagrania, czekamy na te karty, które zmieniają się, próbujemy ugrać swoją talię. Na minus tutaj troszeczkę dostępność i cena. Tak granie jest, no to jest zaledwie 56 kart w jakimś pudełeczku i grafiki nie są imponujące, po prostu zwykła talia kart z cyframi i kolorami. Ja uważam, że jeśli ktoś będzie miał okazję kiedyś zagrać, bo ktoś przyniesie, bo zobaczy gdzieś na jakimś spotkaniu, to warto spróbować chwilę się pobawić tą grą. Sprawdza się właśnie świetnie jako filerek, jako wypełniacz przed czymś większym. Dzisiaj była krótka recenzja, też będę starał się takie gry krótkie, imprezowe również co jakiś czas recenzować. Dzisiaj pierwsza odsłona takich gier. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do komentowania, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki, pozdrawiam.